Ty, księciuniu, masz może łapko poratować? Okej, siemanko, z tej strony Enzi, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Władców Much. Będzie to już trzeci odcinek, no i słuchajcie, załadujmy sobie po prostu grę i przejdźmy do kolejnego... do kolejnej części odcinka, w której będziemy musieli pozbyć się pani Frau. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli gdzieś się zakraść i... No Czesiu mówił, że po prostu mamy dać jej środki na przeczyszczenie, co spowoduje, że naszej pani Frau będzie bardzo chciało się do toalety, tak delikatnie rzecz biorąc. Więc słuchajcie, pozbierajmy wszystkie rzeczy, które... Tutaj możemy sobie pozbierać. Czesław! Jak tak możesz? Nalał tam po prostu, wziął i nasikał. Lekko dorobione mydło. Świetna baza na jakieś perfumy. No dobra, to sobie na razie chyba odłożę i zobaczmy, czy możemy coś to jeszcze z tego kibla wyciągnąć, na przykład sapeczki. Nie, sapteczki się nic nie da. Tu. W tych kiblach jak zwykle nic nie ma, więc po prostu to przejdźmy. I nie wiedziałem w sumie iść, wydaje mi się, że do pokoju nauczycielskiego, bodajże, żeby tam coś jej dorzucić do tych jej perfumów. Zobaczymy, przejdźmy tam. Czyś ty się ze sromem mózgami pozamieniał? Przecież cię ta stara pinda zje, jak tam wejdziesz teraz! Czyli tam chyba nie za bardzo mogę wejść. Sklepik. Co potac? Ojejciu! Jezu! Za czarodziejska mucha! Co ja bym stąd sobie chciał? Czarodziejską muchę! Proszę tą bułę! O to! Te złote cię nalecy! Jezu! O! Proszę. Poproszę tą bułę! O to! Ze złote cię nalecy! Na mój chłopski rozum, to my musimy teraz tego gada wsadzić do jakiegoś pojemnika, żeby nas nie pogryzł. No, sama, że się przecież trzeba tylko w czymś zamknąć. Poproszę to! Czy nie? Już nic nie mogę od ciebie wziąć? A to musiałbym w czymś zamknąć. Na przykład słoiku, a tu jest słoik. A moje to tam powinienem pójść. Co jest tam? Tam jest wychowanie fizyczkowalne. Lepiej nie wchodzić. Wychowanie fizyczkowalne. No dobra, słuchajcie. Powiedzmy, że tam nie pójdziemy. No co? No do damskiego nie mogę. No zapomniałem, że do damskiego się nie da. Chyba jeszcze się oblałem. Nie, to nie była żadna kryptoreklama. Chyba bardzo dobrze zakryłem markę, więc nie sprzedałem się. No dobra, co tutaj możemy zabrać? W ogóle nie wiedziałem, że można do sali wejść. Nożyczki mam. O Jezu, ale one są tutaj przebnięte. Pachniuch! Czesio też chce pachniucha! No to weź sobie, weź nożyczkami na przykład. Sobie utnij. Czemu nie? A widzisz, da się jednak, Czesław. Co to jest? Płatki kwiatka ślicznie pachną, nadawałyby się na perfumy. Okej. Dobra. Czymś muszę zamknąć tą osę. Spróbuję połączyć wszystko ze wszystkim, ale tak nie za bardzo mi to wychodzi. Trzeba tylko poprawić wygląd, bo zapach tego jest taki trochę, powiedzmy, słaby. Więc czy coś możemy stąd jeszcze wziąć? O! Ręce przy sobie, ciołku! Nie wyzywaj mnie, po prostu... Czego chcesz, wiśniaku? Co się bym chciał dać? Masz. Ręce przy sobie, ciołku! Masz perfum. Czego chcesz, wiśniaku? Wiesz, jak ona jest wredna, po prostu... Czemu mama ślana nosi... teczkę ze sobą? Bez jaj. Nie, to nie można nic wziąć, tylko można podejść, więc słabo wam powiem. Gdzie możemy iść? Nie wiem, skąd mam wziąć jakieś... coś. O, pielęgniarki nie ma. Znaczy, robota jest już nasza pani, więc jest elegancko. No już, robaczki moje, zmiatać mi stąd, przecież nic wam nie jest. No ja bym się kłócił. Co mogę? Powiem wam, że skomplikowane się zaczyna robić, bo ja nie za bardzo wiem, co ja mogę tego ogarnąć. No już, robaczki moje, zmiatać mi stąd, przecież nic wam nie jest. Hmm.
No nie mam pojęcia, wam powiem, co ja mam teraz zrobić. Pójdziemy jeszcze do tego głównego tam pomieszczenia, gdzie się zaczynało w sumie. Ten etap. Ale powiem wam, że słabo to widzę na razie. Nie mam pomysłu, co mogę... Boże, Karolku! Ile ja bym dałbym jeszcze taką perfumę, jak macasz! Cóż to musi być za zniewalający zapach, ach! Może dzięki niemu chociaż raz spojrzy na mnie moja wybranka? Chyba... Chłopacy! Ten słoik stojący za cieciem wygląda przydatny! No dobra, czyli weźmy sobie tego słoika, ale nie... Wol mi od mojego Karolka! Masz perfuma. Czego tu? Wąba, zamiatam! Padałki grają w siatę na boisku! Nie za bardzo mam pomysł, co mogę zrobić. O, weź to gazety! Teraz trzeba by czymś wyciąć etykietę z gazety. Nożyczkami! O! Proszę. Rany niebieskie! Toż tu mocarz! I poszedł po panią frau pewnie, albo po panią higienistkę. Z czego ja nie chcę widzieć, co się stanie potem, jeśli on faktycznie poszedł do higienistki. Naprawdę. Okej, weźmy sobie słoika. Do słoika możemy rzucić oseł. Doskonała broń biologiczna na pedałki. Może miałby ktoś ochotę na bułeczkę. Nie, a chłopaki ewidentnie nie są głodni. Ulubiony kwiatek ciecia. Czy to mi coś da? Czy mogę to wszystko ze sobą jakoś połączyć? Tak nie za bardzo. Dobra. Słoik sosom. Podejrzewam, że będziemy mogli wypuścić... Nie, tu jej ciecia nie ma. Gdzie cieć poszedł? Skomplikowane. Nie wiem, pójdziemy do sali, zobaczymy. Może w sali będę mógł wypuścić jakoś tą osę. Co by Czesia mogło użyć albo coś takiego. Pedałko, łap! Co ty robisz? Au! Co on mi zrobił? Au! Au! My God! To ten małpisz on mi narobił! Ten wylecz po pedałach! Padła! Na Boga, co tu się dzieje? Anżela, co się stało? Co ci zrobili te bezbożne sromotniki? Niech ktoś zawoła higienistkę! Co za tragedia, Kyrie eleison! No i przyszła higienistka i weźmie Anglik. A co się wam znowu przytrafiło, dzieciaczki? Wypadek! No maślana, zapindalaj teraz po krople. O, czyli chłopaki wzięli jednak teraz krople na przeczyszczenie i będą mogli to dać pani i frau. Chyba. Dobra, mamy już krople, zabierajmy się do roboty. Ja z konieczką będziemy ubezpieczać akcję, a ty, Maślana i Czesiu, będziecie naszymi ręcami. Ale nie możemy pójść tak, o tak! Musimy być anonimowi! A co to jest anonimowanie? Czesio, nie oglądasz telewizji? To znaczy być nie do poznania, że nie ma o nas ani mowy! To, że nie był w Poznaniu. Aby osiągnąć ten cel, musicie ominąć się w sraj taśmę, żebyście byli jak te, ninjowie. Już tak kiedyś zrobiliśmy! Poranna ocipka cię trafiła? Nie wiesz, że Czesio wszystko zeżarł? Trzeba by iść do Babskiego! No to do dzieła! O Jezu, Babskiego kibla trzeba iść? No nie gadaj. Chodź Czesław, ty na pewno tam wejdziesz. I papiera potrzeba nam. O, faktycznie, damski kibel, bo nie ma papiera. A gdzie jest papier? Do toaletów będę musiał podejść chyba. O, sorolki, mogę zakosić. O jajciu, spadnęło! Czesio nie chciał spadnąć papiera! Sięgnij! No dobra, idziemy stąd. Już Czesio chyba wszystko. Jesteś trochę taki inkognito, więc wydaje mi się, że możesz iść na jakąś misję. Maślana też się owinął. Dobra, chłopaki, ja was nie poznaję, nie wiem kim gram w tym momencie, więc możemy chyba iść. Ale co mieliśmy zrobić? Iść do frau chyba, nie? Więc będziemy musieli wejść tu do sali. Nie da się wejść tu do sali, ej! Gdzie mam z tym iść?
Do higienistki? Bo nie ogarnia chyba delikatnie. No nie. Przecież nie. Wyjdźmy stąd? No ewidentnie chyba muszę stąd wyjść po prostu. Idź Czesław. Przodem prowadź. Czego tu? No chcę wyjść. Masz Karolka. Czego tu? Czego tu? Czego tu? Jak ja mam się go pozbyć? Można nią otworzyć zamek starego typu, więc jeżeli coś jest zamknięte, to po prostu sobie to otworzę, ale... Padałki grają w siatę na boisku! Nie mam pomysłu, co zrobić teraz, chyba. Tak, tak troszkę wam powiem, bo... Tutaj nigdzie nie, no pójdziemy w drugą stronę, no innej opcji nie ma. W kiblu już byłem damski, owinęli mi się, więc we dwóch możemy coś zrobić. Ale czy reszta może coś ogarnąć, nie wiem. Wejdziemy do męskiego, może w męski będzie jeszcze papier dla chłopaków. Zobaczymy. Bo Czesław niestety zrzucił jedną rolkę bez sensu. Nie ma! Czesław! Na cholerę żeś żar ten papier! Ja mam się teraz czym owinąć. No pójdziemy w tamtą stronę dalej, może tam coś się znajdzie. Nie wiem. Mam taką nadzieję. Sklepikary nie ma. Wbijamy. Uuuu, pokój nauczycielski. Mogłem od razu wiedzieć, żeby takie coś zrobić. O, w pietruchę! Facetka wchodzi! Ja pierdykam! Szybko! Wylujmy do kibla! A, tu do kibla! W pokoju. A ona ją przyciśnie po tym, nie to ona do kibla pójdzie. Już wkrótce mój niecny plan dojdzie do skutku. Kyrie eleison, cóż to za ustrojstwo? O. Oj, oj. O, fuck. O, fuck. A to ty jest ten, prysz na dupie. Korek do żaby. Czesio, nie chcę znów pić mleka, bla! Nie będziesz pił żadnego mleka! Pozbędziemy się tego pasożera, jak na magicznych wojowników przystało! Oj. Niby jak? Ale no, że jak to? Nie wiem, ale jakby co? Mogę za to zabulić! Diabelny kumioty! To jest głupie. Jakimś cudem wyeksterminowały automat higienistyczny! Ale to nie zatrzyma planu! Już niedługo zarodniki dojrzeją i na apelu przejmę kontrolę nad tymi plugawymi pomiotami! To jest ciek jest głupi! Nie możemy pozwolić, aby ta głupia pinda ich zagazowała! Chłopacy nie zasłużyli na taką śmierć! O Boże. Czy ona była w męskim? W ogóle. Hi guys. Co tu robi ta pedałka? Mam okres. Zmieniałam tu tampon, bo kibel dla ladies był zapchany. Spadówka stąd sramko niebyta. Czy? Ogarniam. Konieczko, myśl! Musimy coś zrobić i ich uratować, a mamy tylko karbid... A jakby tak, wysadzić sracze, zapchać kibel tutaj i ukierunkować eksplozję na kibel facetki, to uratuje chłopak! No to do roboty, kurde! Boże... Dobra, wiecie co? Słuchajcie, na tym sobie zakończymy odcinek. Jeżeli wam się spodobało i chcecie się dowiedzieć, co jest dalej, no to zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, jeżeli będzie naprawdę dużo łapek, powiedzmy tak około 3000, to kolejny odcinek wrzucę wam już jutro i przekonamy się, czy chłopakom udało się uratować chłopaków, czy jednak pani Farao ich zagazowała. Tak więc piszcie komentarze, subskrybujcie mi, że jeszcze tego nie robicie, bo to jest ułatwienie dla was, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, pa pa.